Witam Was serdecznie. Tutaj odcinek specjalny MotoGP Modys, czyli instalacja modów. Wpisujemy MotoGP Modys w wyszukiwarce Google, wchodzimy w pierwsze. No i mamy tutaj MotoGP 18 Modys. Co my tutaj właśnie mamy, możemy sobie po prostu to pobrać. Zalogujemy się, bo nie będziemy mogli w ogóle czegokolwiek pobrać, musimy się po prostu zalogować. Tu jest właśnie ten update 2019, który sobie pobrałem i mogłem się cieszyć wersją oficjalnymi zawodnikami, jacy jeżdżą właśnie teraz i oficjalnymi teamami. Także można tutaj sobie wiele informacji pooglądać. No i tutaj właśnie jest mod Official Trailer 4K i widzimy od razu, że Jorge Lorenzo jest w Repsolu. Także jak oglądaliście moje zmagania w MotoGP z wersją moda, jak ja grałem, to sami widzieliście różne zmiany, jakie tam były. Tutaj mamy z Yamahy Monstera. No tutaj właśnie pokażę cały strój. Jeśli chodzi, to normalnie jak Valentino Rossiego. Jeszcze Wam pokażę jeszcze inne takie zdjęcie. Wyjdę z tego. Wchodzę tutaj. No, tak jak mówię, cały strój, tak jakbyśmy mieli z Yamahy, tak jakbyśmy mieli od Valentino Rossiego cały ten fajny strój. Kombinezon to znaczy się. No i dalej możemy tutaj pooglądać. No i tutaj to są te hełmy, które ja sobie tutaj pobierałem. Tutaj są całe zdjęcia, tutaj jest oryginalna wersja, tu jest właśnie z wersją moda. Kolejne zdjęcie. No i kolejne tutaj z Red Bulla. No i kolejne zdjęcie właśnie tu z KTM-u, inny kask. Słuchaj, właśnie tutaj inny też kask jest. Można naprawdę tutaj sobie fajne mody pozgrywać właśnie z tej strony. Tą stronę będę Wam, o tutaj z Gresiniego. O właśnie, widzicie, tutaj jest taka na Kagami i jak widzicie tu na owiewce 58 numer Marka Simoncelliego. Kolejne, co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Można właśnie tutaj sobie wejść, co będzie nas interesowało, możemy sobie po prostu pobrać. Kariery. No i tutaj wchodzimy, także też jest zmiana kasku Repsol. Tutaj co my tutaj mamy właściwie? O, tutaj Cerberus, kask jeżeli chodzi tutaj o Bradley. I mamy w ogóle zmieniony całkowicie, no, że Marc Marquez normalnie będzie jeździł motorem Stefana Bradla na przykład, nie? Jest dużo właśnie takich modyfikacji względem tego. O, Bautista na przykład w 2019 roku, jak widzicie, o kurde, tutaj error się mi wystawił, to samo. Ale tutaj, o tu kurde też. Ale tutaj na przykład Bautista zamiast Jorge Lorenzo będzie jeździł w teamie Ducati. Także to jest wersja 2018 modu. No i kolejne, co my tutaj mamy właśnie ciekawego? Kustomizacja swojego numeru. To też jest bardzo fajne, bo możemy od 1 do 99 sobie wybrać numer, jaki będziemy tylko chcieli. Wychodzimy tutaj tak samo, 85 numer, też jest ta kustomizacja numeru. Bardzo fajna sprawa tutaj właśnie jest względem tego numeru swojego startowego. Tutaj kolejne zdjęcie, 65. Ja, jak oglądaliście moje zmagania, ja sobie na przykład dałem numer 1, jak pamiętacie. Także tak jak mówię, tutaj właśnie ten jest, to właśnie sobie też pobrałem, Al Career Number, czyli wszystkie numery od 1 do 99.
No i kolejne, właśnie tutaj właśnie jest to Ferrari Team. To se też pobrałem. Taki odcinek specjalny zrobiłem i właśnie to wygląda tak. Taka jest owiewka. Ferrari Team zamiast Ducati. Tutaj proszę bardzo. Bardzo ładnie to wygląda. Tylko, że tutaj na przykład Jorge Lorenzo widzicie, że jest z numerem 7 zamiast 99. To tylko taki jeden niuans. No i kolejne, co my tutaj mamy ciekawego właśnie z tych modów. Tutaj na przykład hełmy tutaj są różne. Naprawdę AVG. Możemy sobie to naprawdę zmieniać. Tutaj jest Monster już na rok 2019. Jak te motory będą wyglądać? Proszę bardzo, już firma Monster. Tak samo tutaj. Kolejne zdjęcie. Bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli ktoś jeszcze się chce cieszyć wersją 2018, wgrywając sobie po prostu te mody. Że tak powiem, warto jeszcze sobie tak pojeździć przed premierą MotoGP. O, tutaj mamy fajne. Także z Petronasa, Yamaha, Team, Seats. No, Seats, Yamaha. Seats to właśnie było z tego Grand Prix Motegi, jak sobie przypominam. I także Marco Simoncelli właśnie miał też napis Seats. No i kolejna tutaj sobie, kurde, jeszcze możemy zobaczyć bardzo fajne, ciekawe informacje na temat właśnie pobierania tych modów. Także w następnym, następnym odcinku. Teraz właśnie przejdę do instalowania tych modów. Także zaczynamy. No i przechodzimy do instalacji. Zdążyłem już sobie po prostu pobrać te, że tak powiem, dodatki, mody właśnie z tej strony, wypakować z WinRAR-a i tutaj mamy tak. Oczywiście sezon 2019, czyli z oficjalnymi zawodnikami, teamami, jaki miałem po prostu jak grałem w grę i śledziliście moją karierę, ścieżkę kariery. Tutaj miałem kask z Cerberusa, tutaj numer startowy, tu tak samo jest numer startowy, że mogę sobie wymienić od 1 do 99. Nawet mogłem sobie dać numer 46 i to w ogóle by grze nie przeszkadzało, ale dałem sobie numer 1. Także w oryginalnej wersji gry na pewno numer 1 nie mieliście. Tutaj jest Ferrari zamiast Ducati Teamu. Na owiewkach od razu pisał Ferrari, nawet miałem taki specjalny odcinek względem, że jechałem Jorge Lorenzo właśnie w Ferrari Teamie. Tutaj HJC kaski, tu jest Seats Petronas, czyli Franco Morbidelli oraz Fabio Quartararo. I też są zmienione owiewki. Tutaj jest kask Venoma. Przed instalacją należy pierwsze te pliki zainstalować, dlatego że nie możemy od razu 2019, dlatego że jak będziemy mieli numer startowy, na przykład jeden czy coś, a później sobie to wgramy, to później będą właśnie komplikacje względem tym, albo Ferrari Teamu w ogóle nie będziemy mieli, albo Petronasu wcale nie będziemy mieli. Właśnie ten mod właśnie to zmienia, bo on całkowicie wszystkie teamy i tak dalej robi oficjalnie względem roku 2019. Dlatego te mody tutaj mogą niektóre nie działać. Dlatego warto pobrać sobie te inne mody, wgrać sobie jako pierwsze, a później wgrać właśnie ten mod 2019. Także przechodzimy do instalacji. Zaznaczamy wszystko, dajemy na wytnij, wchodzimy do instalacji gry, czyli MotoGP, MotoGP, Connect, Pax i właśnie tutaj dajemy wklej. Wkleiliśmy właśnie te całe mody, także możemy dać X, wejść do gry i możemy się cieszyć właśnie wersją 2019. Ja tak właśnie to wgrałem te mody
i właśnie cieszyłem się właśnie tą wersją 2019. Także to wszystko. Myślę, że był fajny odcinek, także nie zapomnijcie zasubskrybować.